Czcigodni drodzy bracia w kapłaństwie, panie ministrze, panie prezesie, drodzy siostry i bracia. Ten fragment dziejów apostolskich, który słyszeliśmy w pierwszym czytaniu dzisiaj, mówi o jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w dziejach pierwszego Kościoła. Oto bowiem apostołowie najpierw głosząc prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zwracali się do Żydów mieszkających w różnych miastach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Pierwszy kontakt tych miejscowości z Ewangelią o Chrystusie dokonywał się poprzez gminy żydowskie. Jakoś to było zrozumiałe, skoro przecież apostołowie sami byli Żydami. I ich przepowiadanie sprowadzało się do jednego. Ten Mesjasz, zapowiadany przez proroków, przybył. Wypełniły się zatem pisma w osobie Jezusa z Nazaretu, Bożego Syna, Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. Ale to, co się wydarzyło w Antiochii Pizdyjskiej, to dzisiejsza zachodnia Turcja, ówczesna tak zwana Azja Mniejsza, wskazało na to, że bunt Żydów przeciwko Ewangelii o Jezusie Chrystusie, a jednocześnie zazdrość, że ta Ewangelia znajduje zrozumienie u pogan, to sprawiło, że Paweł powiedział: idziemy zatem przede wszystkim do pogan. Oni na nas czekają. Oni są spragnieni Ewangelii. Odczytywał w tym także zapowiedź sprzed wieków proroka Izajasza, gdzie była mowa o tym, że Mesjasz Pański ma być także światłością dla pogan, ma być zbawieniem aż po krańce ziemi. I tu zaczęło się to pierwsze otwarcie się Kościoła na cały świat. Tutaj widzimy źródło uniwersalizmu Kościoła. I dlatego niewiele później Paweł będzie pisał w różnych listach z dumą o Kościele, w którym wszyscy są złączeni wokół osoby Jezusa Chrystusa, a wszystkie inne podziały są mało istotne. Nieważne jest, skąd kto przychodzi, czy od Żydów, czy od pogan. Nieważne są także podziały płci, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Warto to podkreślić w tamtym czasie, kiedy kobieta nie cieszyła się prawami publicznymi. Ale w Kościele godnością była równa mężczyźnie. I dalej pisał Paweł z dumą: nie ma u nas różnic między wolnymi a niewolnikami. I znowu tamten czas, który był oparty o system niewolniczy. I nieważne jest także wykształcenie, czy ktoś jest scytą, barbarzyńcą, czy wykształconym. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. I jest to prawda, która w pełni staje się zrozumiała w świetle dzisiejszej Ewangelii, tej dramatycznej rozmowy, jaka miała miejsce między Chrystusem a apostołami w Wieczerniku, już po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, a przed rozpoczęciem się męki. Dialog między Filipem a Chrystusem. Panie, pokaż nam Ojca. I odpowiedź Chrystusa: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, a kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Bo Bóg transcendentny nie może być częścią tego świata i nie może być poznany przez nasze zmysły. Ale Bogu zależało na tym, żeby ludzie stali się na powrót Bożymi dziećmi. Dlatego wysłał swojego Syna jednorodzonego. Tu wchodzimy w samą istotę tajemnicy Trójcy Przynajświętszej. Zesłał swojego Syna, który stał się człowiekiem, po to, żeby każdy, kto go widział, kto go słyszał, kto go dotykał,
mógł zrozumieć, kim jest Bóg w swojej miłości przede wszystkim, miłosiernej do każdego człowieka. I dlatego też pierwszy list, wspaniały list świętego Jana Apostoła będzie zaczynał się to, cośmy widzieli naszymi oczami, cośmy słyszeli, czego dotykały nasze ręce, to wam głosimy. Chrystus zatem objawia nam Ojca, prawdę o Bogu, który jest miłością. A jednocześnie Chrystus objawia nam prawdę o nas samych, jako ludziach, o naszym powołaniu, o naszej godności. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo to przesłanie znajdowało się w centrum nauczania Jana Pawła II. Od samego początku jego pontyfikatu, od jego mszy z 22 października 1978 roku, kiedy z taką mocą podkreślał, tylko Chrystus zna prawdę o człowieku. Tylko On ją zna. I dlatego to wezwanie, nie bójcie się otworzyć waszych serc, ale także waszych systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych na Chrystusa. Nie zapominajmy, świat był wtedy podzielony żelazną kurtyną. I dla pewnej części świata nie było miejsca dla Boga i dla Ewangelii. Obowiązywał inny paradygmat rozumienia człowieka, wyrażony w materializmie historycznym i w bazie i nadbudowie systemu marksistowskiego. A papież mówi, to Chrystus jest kluczem do człowieka. To Jego rozumiemy. A Jego poznając i Jego rozumiejąc, poznajemy siebie, swoją godność, swoją wolność, swoje powołanie, także sens cierpienia, ale także i fundamenty naszej nadziei. Z tą prawdą szedł przez cały świat. Od początku w sposób jednoznaczny. I tutaj chciałbym przywołać jeden bardzo ważny element, moment z jego historii. To był rok 1980. On jest znowu na kolejnym areopagu tego świata w UNESCO. I głosi wielki wykład na temat tego, czym jest kultura. I mówi w pewnym momencie, że kultura sprawia nie tylko to, że człowiek staje się kimś większym przez wytwory swego ducha, ale kultura stanowi podstawę do tego, że jest tożsamość narodu mającego własną kulturę i kultura jest podstawą także do tego, aby upominać się o własną wolność i niezależność. Obserwatorzy tego spotkania z papieżem w tym momencie jakby spontanicznie zwrócili się, patrząc jak na to zareaguje ambasador Związku Radzieckiego. Zachował kamienną twarz. A papież mówił to, tę prawdę o kulturze, odwołując się do historii polskiego narodu. Ale jeden z uczestników, ważnych uczestników tego spotkania, powiedział do swojego kolegi, to jest mocne, co on powiedział. On tym, co teraz powiedział, wydał na siebie wyrok śmierci. Nie trzeba było roku, żeby upłynął, a doszło do zamachu na papieża 13 maja 1981 roku. Dzisiaj kolejna rocznica tamtych prawdziwie dramatycznych chwil. I zdajemy sobie sprawę, papież nie miał prawa przeżyć tego zamachu. Był głęboko przekonany, że to się dokonało, to, że żyje, dzięki nadzwyczajnej interwencji Bożej, za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Bo wtedy spełniła się trzecia przypowiednia o cierpieniu papieża i całego Kościoła. Ale wtedy też okazała się moc Boga ponad złość, nienawiść i przemoc. Podkreślam to właśnie dzisiaj,
bo dzisiaj stulecie pierwszych objawień fatymskich i dzisiaj kanonizacja dwojga pastuszków, którzy mieli to szczęście zobaczyć Matkę Bożą wzywającą do modlitwy o pokój i wzywającą do pokuty w intencji nawrócenia świata. Wielkie rzeczy wydarzają się w świecie, ale także teraz, tutaj, kiedy wspominamy najpierw to otwarcie Kościoła na cały świat od samego początku, a potem to niestrudzone, heroiczne apostolstwo Jana Pawła II, będące przedłużeniem tego, czym w istocie jest Kościół głoszący Ewangelię całemu światu, w każdym pokoleniu i w każdym zakątku naszego globu. I jednocześnie jak temu wszystkiemu patronuje Matka Kościoła, Przenajświętsza Dziewica, objawiająca się 100 lat temu we Fatimie. A my tutaj dzisiaj, w tej kaplicy szczególnej portu lotniczego, będącego oknem na świat. I w sercu tego okna na świat, ta kaplica, gdzie jest Pan Jezus, swoją obecnością ciągle mówiący: jestem z wami, jestem dla was. I ten pokój, który z tego miejsca płynie do wszystkich, którzy tutaj pracują, są, przychodzą, modlą się. I to przesłanie Jana Pawła II, które dzisiaj nabiera szczególnej mocy, przesłanie do dialogu, do otwarcia, do przebaczenia, do miłosierdzia. I to błogosławiące nam wszystkim ramię Matki Najświętszej, która chce pod swój matczyny płaszcz nas wszystkich ogarnąć. Oto wymowa tego dnia. Oto przesłanie dzisiejszych czytań liturgicznych. Oto zadanie także dla nas, byśmy byli wspaniałym przedłużeniem prawdy o Kościele, otwartym na wszystkich. Prawdy o Kościele, gotowym dawać świadectwo, jak trzeba, także i cierpienia i męczeńskiej śmierci. I prawdy o Kościele, którego matką jest Przenajświętsza Dziewica. Módlmy się, moi drodzy, podczas tej Przenajświętszej Eucharystii, abyśmy byli godnymi spadkobiercami tej wielkiej tradycji, która jest, z której wyrastamy i która tak mocno nas zobowiązuje na dzisiaj i na jutro.